No, cześć wszystkim. Dzisiaj zaczynam taką serię o klockach, które już są kupione, chińskich. No i po roku zobaczymy, jak wyglądają te konstrukcje, czy to jest naprawdę badziewie, czy warto to kupować, czy wytrzymały, czy nie wytrzymały. Ja mam tyle dobrze, że w domu posiadam, można powiedzieć, testera, który doszczętnie potrafi zdewastować te konstrukcje. Jak sami widzicie, ten zestaw Kuman N-Link, ten 2007, jest no, poważnie zdewastowany. Brakuje mu sporo elementów. Elementy się walają w skrzyni, gdzie aktualnie te klocki leżą. Mi się zabawka znudziła trochę. Zostało to schowane do skrzyni i sobie leży, poleży sobie miesiąc, dwa i znowu będzie zabawka chętnie bawiona. Przy tej ilości klocków, co dostało moje dziecko, to taka rotacja jest bardzo fajna. Więc zacznijmy od tego zestawu, który tutaj przed Wami jest. Jest to zestaw numer 2007, bardzo fajny. Kosztował około 200 zł. Odnośnik Wam dodam do filmu z unboxingu i recenzji do niego. Co mogę powiedzieć o tych klockach? Tak samo jak o innych z Kumana, bo nie wiem, czy pod N-Langtenem jeszcze coś kupicie. Może jeszcze są te zestawy, ale teraz to już wszystko jest podpisane jako Kuman. Więc ten zestaw 2007 wytrzymał. W przeciwieństwie do tego, co sporo ludzi mówiło, że to jest szajs, chińskie badziewie, to jakościowo jest taki jak Lego. Naprawdę można go postawić na półce z Lego i nie wstydzić się go. Pomysły mają bardzo fajne. Oczywiście ten zestaw miał w komplecie samochód, ale pojazdy będę omawiać w innym odcinku, ponieważ mam od roku też inne pojazdy chińskie, więc stwierdziłem, że konstrukcję zrobię w jednym filmiku, auta w innym, żeby się to nie mieszało. Jeżeli chodzi o minifigurki, to minifigurki, nic im się nie stało, mimo tego, że są bawione. Jak sami widzicie, mamy tu jedną z postaci, która już gdzieś włosy zgubiła. Oczywiście, żeby nie było tak wesoło, to jedna minifigurka została przeze mnie zniszczona. Leżała na ziemi, nadepnąłem, połamała się część tutaj łączenia torsu z sukienką, ze spódniczką. No i niestety, ale minifigurka poszła do odstawki. Nie wyrzucałem jej, bo zawsze się może coś przydać, rączka albo coś. Poza tym, że ten element jest właśnie połamany, to cała reszta jest w porządku, więc poszła na bok, będzie na części zamienne. Jeżeli chodzi o te klocki, to sami widzicie, że trochę są źle spasowane, no ale jak to dziecko się bawi, to nie jest zestaw, który stoi na półce i chwalimy się nim, że mamy klocki z Chin i są rewelacyjne, ale nic z nimi nie robimy. Te są używane cały czas, dewastowane. Pokażę Wam zestaw. Jak widzicie, nawet spasowanie u góry odczepia mi się, więc przepraszam na chwilę. Tutaj mam część zestawu akwarium 2012. Większość tych zwierząt, które powinny pływać tu w tych akwariach albo w akwarium, które znajduje się w środku, są wyciągnięte i akurat wędrują z innymi zwierzakami, i z Lego, i z Chin. Tutaj też, tu też powinno być akwarium. No, zestaw jest w takim stanie, jaki jest, jest bawiony, więc wiem, że od momentu, kiedy je kupiłem i zostało podarowane rok temu, no to jest bawione przez co najmniej 7 miesięcy, dziecko się tym bawiło, dewastowało, rozwalało,
Konstrukcja była wielokrotnie odbudowywana, co też nie było proste, bo tak jak z innymi konstrukcjami, choćby Lego, lepiej rozłożyć na części pierwsze i od zera składać, niż próbować odbudować z kawałków większych. Ale tak samo jak w poprzedniej konstrukcji, ta konstrukcja również wytrzymała, więc naprawdę szacun. A jeżeli chodzi o ostatnią konstrukcję, jaką zakupiłem za jednym razem, jest to domek na plaży. Oczywiście domek na plaży, schodów nie ma. Były gdzieś, o właśnie, leżały sobie tam. Domek na plaży, schodki tu gdzieś powinny być z boku doczepione. Jest jeszcze palma do nich, ale też się gdzieś wala. Palmę sam uszkodziłem, jak składałem te klocki, bo zacząłem. Mój błąd, zacząłem obudowę od palmy i myślałem, że trzeba super mocno dociskać, tak jak inne klocki chińskie, które miałem kiedyś. Okazało się, że tutaj klocki są jakościowo takie jak Lego i nie trzeba się męczyć. I trochę za mocno nacisnąłem i połamałem, ale udało się to skleić. Palma jest w całości. Gdzieś tam się wala, dziecko się tym bawi, więc jest super. Tutaj też. Ten zestaw był dewastowany. Są jakieś tam lekkie na nim przybrudzenia, tak na tym krześle, jakieś lekko skórzone. No ale jak to leży, dziecko się tym nocno bawi, a aktualnie leży to w skrzyni, to się lekko przykurzy. Klocki nie łamią się, nie pękają przez ten rok. Jak powiedziałem, było wielokrotnie to rozbierane, składane. Jako takich żadnych strat nie miałem, poza tą laleczką, która się złamała, oraz w zestawie kampera, w którym po prostu pękła oś, ale na ten temat już jest filmik nakręcony z częściami zamiennymi. Dokupiłem po prostu element w Chinach, przyszedł, złożyłem i jak coś działa, to super. Te zestawy też są niezniszczone, naklejki trzymają się tak, jak się trzymały, bo je nakleiłem już po nakręceniu recenzji. Naklejki bardzo fajne, zestawy bardzo fajne. Jak znajdziecie gdzieś zestawy Kumana, właśnie te a la Friendsowe, to polecam. Po roku nic się z nimi nie dzieje. Są tak samo klocki wytrzymałe jak klocki Lego. Kolory też są bardzo fajne, polecam. A dla tych, co uważali, że chińskie badziewie to jest, to niech wezmą, kupią, potrzymają się, zastanawią. Bo klocki chińskie już dawno przestały być badziewiem w większości wypadków. Zdarzają się jeszcze kaszane i sam takie recenzje robiłem, że zestaw był poniżej jakichkolwiek standardów, ale większość niestety albo stety to są zestawy bardzo dobrej jakości, bardzo fajne, które z czystym sumieniem mogę polecić. No tyle na dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Hej!